Witam was wszystkich bardzo gorąco we wspaniałym Krakowie. Jeszcze jako młoda osoba uległam czarowi waszego nadzwyczajnego miasta. W ponurej, szarej rzeczywistości PRL-u tu zawsze było jakoś bardziej kolorowo. My w domu mówiliśmy, że po krakowsku. Wizyty w Teatrze Starym, w Teatrze Stu, w piwnicy pod Baranami to były zawsze niezapomniane przeżycia. Miasto i ludzie przepełnieni duchem tradycji, wolności i tolerancji. Na każdym kroku ślady wspaniałej historii przypominające majestat i wielkość Rzeczypospolitej. I to, jakim jest dla nas dzisiaj zobowiązaniem, ale także tu, w tym miejscu dawnej polskiej chwały najlepiej widać dzisiejszą zapaść. Zawsze na wielkość wyraźniej widoczna jest małość, na tle honoru bezwstydność, a na tle prawdy kłamstwo. Różnica pomiędzy Polską naszych marzeń, a Polską obecnie rządzących jest taka sama jak między siedzibą królów polskich, a słynną już niestety kamienicą prezesa NIK. Obie ze sobą sąsiadują, ale dzieli je wielka symboliczna przepaść. To przepaść pomiędzy Polską naszych marzeń, a tym, co widzimy na co dzień. My pragniemy Polski uczciwej, w której uczciwość i prawo są na pierwszym miejscu. A tymczasem mamy podejrzany hotel na godziny, oszustwa podatkowe i bezczelne okradanie państwa. Widzimy obwieszonych złotem gangsterów, którzy są na pan brat z prezesem NIK. Siedzą w domu z Hadzek, czują się bezkarni, a za chwilę ich kumpel będzie kontrolował Polaków i mówił, czy działają zgodnie z prawem. To jest taka nasza dzisiejsza rzeczywistość. Czy człowiek ze złotym sygnetem na każdym palcu ma stać ponad prawem zwykłych ludzi? Tacy ludzie mają nam mówić, jak żyć, decydować, co jest uczciwe i wyznaczać standardy? Ja się na taką Polskę nie godzę. Ja chcę Polski uczciwej, czystej i dumnej. Chcę Polski takiej jak Wawel, a nie jak kamienica Banasia. Afer jest całe mnóstwo. Już nawet trudno jest pamiętać. Bezczelność i arogancja wylewają się każdego dnia z ekranów. Afera Srebrnej, hejterzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, szumidła w Komisji Nadzoru Bankowego, latający marszałek, skoki, działki i kościelne premiera. To bardzo dużo. Rośnie kasta nietykalnych, do której należą coraz bardziej podejrzane postacie. A publiczne pieniądze stają się niestety partyjne. Nienawiść, kłamstwo, opluwanie to dla niektórych codzienne narzędzia pracy. Nagrody, przywileje, miejsca pracy dla rodziny i znajomych, ten cały nepotyzm, to wszystko podobno im się należy i nie ma o czym mówić. Nasze państwo coraz bardziej przypomina kraje Ameryki Łacińskiej, a nie demokrację europejską. Czasami mam wrażenie, jakby ekipa oszustów napadła na bank i tylko co jakiś czas wysypywała trochę pieniędzy przez okno, żeby odwrócić uwagę i zyskać na czasie. Na dłuższą metę żadne państwo tego nie wytrzyma. To prędzej czy później musi skończyć się katastrofą. Nie wolno nam się do tego przyzwyczajać. Nie wolno nam porzucić marzeń o pięknej, silnej, uczciwej Polsce. Nie można tak machnąć rękę na Rzeczpospolitą, na jej wspaniałą przeszłość, na wyśloną historię. Nie wolno nam. I ja przyrzekam wam, że ja się nie poddam. I liczę i wzywam was, że staniecie ze mną.
Walczymy o nasze marzenia, o marzenia naszych dzieci, o naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Jeszcze nie jest za późno. Musimy wygrać, a razem na pewno wygramy. Nasze marzenia o Polsce są święte i należą się każdemu z nas. Bez względu na to, czy jest młody, czy jest stary, czy jest zamożny, czy nie. Wierzący, czy niewierzący. Niezależnie od tego, kogo kocha. Nikomu nie wolno tych marzeń porzucać. Te marzenia są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dlatego nie dajcie się szantażować 500+. Ono i tak zostanie. Nikt też nie podniesie wieku emerytalnego. Powtórzę to, co mówimy w tej kampanii cały czas. Nic, co dane, nie będzie odebrane. Gwarantuję to. Ale to nie mogą być powody, dla których zamykamy oczy na podłość, na nieudolność, na aferę. Dali te pieniądze i dobrze, że dali. Ale to nie może oznaczać wiecznej bezkarności, przyzwolenie na niszczenie Polski. Spójrzmy na szkołę. Spójrzmy, jak wygląda nasza szkoła. Klasy zatłoczone, jak autobus w godzinach szczytu. Kolejki do toalety, jak na koncercie. A lekcje kończą się o 19:00. Tak teraz wygląda polska szkoła. O programie i traktowaniu nauczycieli już nawet nie wspomnę. Mamy się do tego przyzwyczajać, machnąć ręką, powiedzieć, że tak już musi być? Nie, nie musi. To trzeba zmienić. Tylko ktoś musi chcieć się tym zająć. Sprawujący władzę bez zająkania obiecują podniesienie płacy minimalnej. Ma to być ich recepta na wyjście z pułapki średniego rozwoju. Jakże łatwo jest dać coś, wyciągając pieniądze z cudzej kieszeni. Jeden z moich rozmówców w Lublinie, który od lat pracuje w niewielkiej firmie handlowej, mówił mi: fajnie, że ci, którzy przyjdą za jakiś czas do pracy, dostaną od razu 4000. Ale ja na swoje 4500 harowałem wiele lat. A teraz szef mi mówi, żebym zapomniał o podwyżce, bo musi robić rezerwy i może nawet obniży mi te pensje o 500 zł. Czy ludzie, którzy ciężko pracują i mają zarobki powyżej 4000, zasługują na dekret równający płace w dół? Czy naprawdę podwyżki dla jednych muszą być kosztem drugich? Czy średnia krajowa naprawdę, czy ludzie, którzy zarabiają średnią krajową, naprawdę mają szklany sufit nad głową? Nie, oni zasługują na to, żeby ich płace odpowiadały wartości ich pracy. Podwyżek dla średnio zarabiających nie wolno blokować. Przeciwnie, trzeba zachęcać przedsiębiorców, by jak najszybciej mogli wprowadzić je w życie i my to zrobimy. Jeśli człowiek pracuje i nie może się spodziewać, że wraz ze wzrostem jego doświadczenia i umiejętności wzrastać będą jego zarobki, to traci wszelką motywację. Zamiast nadziei pojawia się beznadzieja. To dotyczy osób pracujących w firmach, ale też nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. Wszystkich. Nauczmy się doceniać pracę. Niech wreszcie dobra płaca nam się opłaca. Szanujmy ją. Człowieka pracy i jego zarobki stawiamy na pierwszym miejscu. Niech wreszcie ludzie zaczną porządnie zarabiać i to będzie nasz priorytet. Wszyscy wiemy, że Polska, do Polski sprowadza się setki tysięcy ton śmieci z Niemiec i dziesiątki milionów ton rosyjskiego węgla. Wysychają rzeki, jeziora, a rejony rolnicze pustynnieją. W miastach jest coraz większy smog. Na mapie czystości powietrza w Europie Polska zaznaczona jest ciemnoczerwonym kolorem.
Czy do tego też się mamy przyzwyczajać? Udawać, że jest inaczej? Nie, tu trzeba działać natychmiast, bo inaczej jeszcze za naszego życia zniknie świat, który znamy. Tu trzeba działać na wielką skalę. Zbieranie papierków w lesie jest bardzo chwalebne, ale akurat prezydent może dla środowiska zrobić więcej, o wiele więcej. My na pewno to zrobimy i zaczniemy od pierwszego dnia. Jesteśmy w Krakowie, więc chciałam rozmawiać nie tylko o smogu, ale też o kulturze. Czy my naprawdę chcemy pogodzić się z tym, że twórcy mają podlegać regulacjom i politycznej presji? Czy godzimy się na to, że takie relikty przeszłości jak cenzura i autocenzura staną się w Polsce codziennością? Na to, że partyjny czynownik będzie zmieniał przedstawienie teatralne i tekst scenariusza? Czy będziemy... Mam nadzieję. Czy będziemy się tylko przyglądać, jak każdy teatr i muzeum zmienia się w pole politycznej bitwy o wystawienie posłusznego partii dyrektora? Czy my, Polacy, naprawdę nie chcemy być wciąż dumni ze swojej wspaniałej kultury? Moją odpowiedź znacie, ale ja powiem stanowczo. Okryje się hańbą każdy, kogo zabraknie wśród tych, którzy będą bronić polskiej kultury. Naprawdę okryje się hańbą. I jeszcze coś, na co nie powinien godzić się nikt. Absolutnie nikt. Bez względu na to, na kogo wcześniej głosował. Mam na myśli zapaść w służbie zdrowia. Zwracam się tu do wszystkich, również do tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. W tej sprawie nie ma elektoratu. Mówię do ojców, matek, córek. Mówię do wszystkich, którzy martwią się o swoich bliskich lub sami są zagrożeni chorobą. Nikt nie może godzić się na to, żeby ludzie przez wiele dni koczowali na izbie przyjęć. Nikt nie może się godzić, żeby ludzie umierali czekając w kolejce do specjalisty. Nikt nie może się godzić na to, żeby kobiety nie miały zapewnionej nowoczesnej opieki okołoporodowej. Także nikt nie może się godzić na to, żeby rodzice, których nie stać na najlepsze szczepionki, patrzyli, jak ich dzieci kłute są wiele razy i dostają preparaty gorszej jakości. Nie może być przyzwolenia, że choroba serca na wsi kończy się śmiercią. W końcu nikt, absolutnie nikt nie może być obojętny na to, że przez brak profilaktyki i dobrego programu rak zabija tak wielu z nas. Prawie 100 tysięcy osób rocznie. To tak jakby z mapy Polski zniknął Kalisz, Chorzów czy Koszalin. Ta choroba dziesiątkuje Polaków, jest okrutna jak wojna, podczas gdy wielu z nas można byłoby uratować. Tu nie ma czasu do stracenia. Na to nie może być zgody nigdy. Musimy już tu i teraz wziąć się do pracy. Nasz program Europejskiej Opieki Zdrowotnej stanie się programem europejskim i będzie finansowany z Unii. W tym tygodniu rozmawiałam z panem przewodniczącą, rozmawialiśmy z nową szefową Komisji Europejskiej. Wiemy, że wielu ludziom, którzy widzą to, co się dzieje w służbie zdrowia, wydaje się, że to jest niemożliwe, że trudno im uwierzyć, że czas oczekiwania na SOR-ze można skrócić maksymalnie do 60 minut, że kolejki do lekarzy specjalistów mogą się skrócić do 21 dni, że cała polska opieka medyczna może być na europejskim poziomie. Uwierzcie, to naprawdę jest możliwe. Nie dajcie sobie tej wiary odebrać. Wystarczy mądre zarządzanie, fachowcy tu w kraju i skutecznie pozyskane pieniądze unijne. Pamiętacie? Będzie tak samo jak z autostradami. Też nikt nie wierzył, że to się uda. Wszyscy mówili, że niemożliwe.
a powstały. Trzeba tylko umieć rozmawiać z Unią i pracować i w Unii, i tu na miejscu. Program Europejskiej Ochrony Zdrowia jest do szybkiego uruchomienia, ale każdy, kto wie, co znaczy choroba, wie też, że nie mamy czasu do stracenia. Nasze marzenia, żeby Polacy w sferze zdrowia przenieśli się wreszcie w XXI wiek, zmieniły się w plan. Następny krok to realizacja tego planu. Jesteśmy do tego gotowi. Od zaraz. Kochani, nie pozbywajmy się marzeń, nie bądźmy obojętni na zło, na nieuczciwość, na ludzkie cierpienie. Bo jutro może być lepsze, musi być lepsze, musi być lepsze dla nas wszystkich. Uwierzcie, to naprawdę uda się wygrać. Idźcie na wybory 13 października i zagłosujcie. A teraz pozwólcie mi się wziąć do pracy, a gwarantuję, ja naprawdę was nie zawiodę.